Zwycięska kampania Napoleona z Prusami w 1806 roku oraz zbliżanie się wojsk francuskich do granic dawnej Rzeczpospolitej nie tylko obudziło nadzieje niepodległościowe Polaków, ale i przekonywało Napoleona do wykonania dywersji na tyłach wojsk pruskich oraz rosyjskich. W listopadzie 1806 roku do Poznania wkracza wysłany tam przez Bonapartego Jan Henryk Dąbrowski, rozpoczynając powstanie przeciwko Prusom, które kończy się całkowitym powodzeniem. Wkrótce na tym terenie pojawiają się oddziały francuskie, a Polacy formują własne jednostki, które uczestniczą w walkach u boku Napoleona w kampanii 1807 roku. Zwycięska dla Francji wojna kończy się podpisaniem pokoju w Tylży w 1807 roku, którego jednym z warunków było utworzenie zależnego całkowicie od Francji Księstwa Warszawskiego. Państwo to zostało utworzone w większości z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego. Dodatkowo Gdańsk został ogłoszony wolnym miastem, czyli małym i teoretycznie niezależnym tworem państwowym. Nowo powstałe państwo otrzymało nadaną przez Napoleona w 1807 roku konstytucję. Na jej mocy księstwo stawało się monarchią, której władcą stawał się Fryderyk August, książę Saksonii, wnuk Augusta III. W państwie wprowadzono trójpodział władzy, z księciem jako władzą wykonawczą, którą sprawował wraz z Radą Ministrów, dwuizbowym Sejmem jako władzą ustawodawczą oraz niezależnymi sądami. Na mocy konstytucji oraz wprowadzonego rok później kodeksu Napoleona wszyscy obywatele byli równi wobec prawa. Zniesiono poddaństwo, przyznając chłopom wolność osobistą, zapewniono dostęp do urzędów państwowych mieszczanom, prawa wyborcze do Sejmu oprócz szlachty otrzymali bogaci mieszczanie, księża oraz zasłużeni żołnierze. Księstwo posiadało własną armię, na czele której stanął bratanek ostatniego króla Polski, książę Józef Poniatowski. Polacy byli jednym z nielicznych narodów, który do Napoleona odnosił się w większości pozytywnie. Upatrywano w nim osobę, która mogłaby wskrzesić z prochów Rzeczypospolitą. Dlatego też polskie wojska uczestniczą właściwie we wszystkich kampaniach Napoleona, bez względu na to, czy były one zgodne z interesami księstwa, czy nie. Z tego też powodu w 1808 roku polskie oddziały znalazły się w Hiszpanii, gdzie w bitwie pod Samosierrą brawurową szarżą popisali się polscy szwoleżerowie. W 1809 roku rozpoczęła się kolejna wojna między Austrią a Francją. Jednym z jej frontów był front polski, na którym oddziały księstwa musiały samodzielnie stawiać czoła atakującym Austriakom. Mimo niekorzystnego stosunku sił, książę Poniatowski podjął decyzję o stawieniu liczniejszemu przeciwnikowi czoła w bitwie na podejściach do Warszawy. Starcie rozegrało się pod Raszynem i było nierozstrzygnięte. W jego efekcie Poniatowski bez walki oddał stolicę, ale zaraz potem rozpoczął błyskotliwą ofensywę na prawym brzegu Wisły, uderzając w stronę zajętej przez Austriaków Galicji. Polacy zajęli Lublin, Zamość i Kraków. Zwycięstwo Francji w bitwie pod Wagram, a w efekcie w całej wojnie, sprawiło, że i sprawa polska w pokoju konflikt kończącym znalazła swój wydźwięk. Na mocy porozumienia Księstwo Warszawskie zostało powiększone o zdobyte przez Poniatowskiego terytoria. Polacy biorą również udział w nieudanej wyprawie na Rosję. Napoleon zapowiadał, że sukces tej kampanii zakończy się odbudowaniem Rzeczypospolitej. Księstwo Warszawskie zdobyło się na olbrzymi wysiłek i wystawiło do walki prawie 100-tysięczną armię. Mimo tego, że Polacy do końca walczyli bardzo ofiarnie i dzielnie, m.in. w bitwie pod Borodino i Berezyną, jak pamiętamy, wyprawa kończy się całkowitą klęską. Do księstwa wraca około 13 tysięcy żołnierzy. Klęska Napoleona w Rosji zadecydowała o losie Księstwa Warszawskiego. Za wycofującymi się oddziałami francuskimi postępowały wojska rosyjskie. Poniatowski nie był w stanie stawić im czoła, nie chciał jednak się poddać i podjął decyzję o wycofaniu armii z księstwa w ślad za Napoleonem. Polacy później biorą aktywny udział w kampanii 1813 roku w Niemczech oraz w bitwie pod Lipskiem. W starciu tym śmierć ponosi książę Józef Poniatowski, który dzień wcześniej mianowany został przez Napoleona marszałkiem Francji. Tego zaszczytu dostąpił jako jedyny cudzoziemiec w epoce napoleońskiej. Po ostatecznej klęsce Bonapartego Księstwo Warszawskie zostało w 1815 roku zlikwidowane. Czasy napoleońskie były bardzo pozytywnie postrzegane przez Polaków w czasach zaborów, przyczyniając się do powstania mitu napoleońskiego, który głosił, że Bonaparte był wielkim przyjacielem Polaków i bardzo ich cenił. Prawda wydaje się być jak zwykle pośrodku. Bonaparte był bardzo pragmatycznym i zimnym politykiem i kierował się przede wszystkim interesami Francji, a nie Polski.
Nie zmienia to jednak faktu, że polskie wojska w latach 1812-1813 stanowią kontyngent istotnie zwiększający potencjał militarny armii napoleońskiej, co cesarz niewątpliwie doceniał.